Puszka zdobyli trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata w Hiszpanii w 1982 roku. Inicjatorem tej uroczystości był zawodnik tamtej drużyny, a obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Moje motto jest takie, że nie ma przyszłości bez przyszłości. To była jedna z najlepszych drużyn w historii polskiej piłki, która wydaje mi się musiała być przeze mnie zaproszona. Tak się składało, że to jest 35. rocznica, pewnie można było zaczekać do 40, no ja już nie będę prezydentem, nie wiadomo czy ktoś ich by kiedykolwiek zaprosił, bo mnie też z nimi nikt nie zaprosił, jak była 30 rocznica, prawda, bo tak się składało, że nie było na to absolutnie czasu. Natomiast uważałem, że ci chłopcy na to zasługują, są moi koledzy, moi przyjaciele, zawodnicy, z którymi razem żeśmy zdobywali w ciężkich czasach naszego kraju medal na Mistrzostwach Świata, osiągnęliśmy taki sam sukces jak drużyna Kazimierza Górskiego. Chociaż my właściwie, można powiedzieć, mieliśmy dużo więcej znaków, że tak powiem, zapytania. Tak jak dzisiaj przypomniał trener Piechniczek, myśmy od listopada, kiedyśmy sobie zagwarantowali awans na Mistrzostwa Świata, z nikim nie zagraliśmy meczu międzypaństwowego, bo wybuchł stan wojenny w grudniu i tak naprawdę powiedziawszy, to nikt z nami nie chciał grać, bo myślał, że my jesteśmy drużyną reżimu, drużyną państwa, gdzie prawa obywatelskie zostały zawieszone i w związku z tym, żeśmy zagrali chyba 12-13 meczów towarzyskich z różnymi klubowymi, natomiast no, nie graliśmy meczów międzypaństwowych, dlatego jechaliśmy na Mistrzostwa Świata z wielkim znakiem zapytania, bez takiego, można powiedzieć, jasnego papierka lakmusowego, gdzie mogliśmy swoje te umiejętności przetestować, nie było meczów międzypaństwowych. No i same te mistrzostwa były dla nas dramatyczne, bo żeśmy grali pierwszy mecz z Włochami, drugi mecz z Kamerunem. Włochy, świetna drużyna, waszego życzenia, albo dla waszego nieżyczenia, albo nie dla waszego życzenia, był tym wszystkim, za co go znienawidzić można. Bo taki Rysia to by się uparł. Afrykanie, i po prostu Jezusowi by wytknął, że jest debilem, że jest głupi, że każe swoje ciało jeść, że każe swoją krew pić, no bo jeszcze i o świątynię chodziło, ale ja to tylko takie 3-4 rzeczy mówię, żeby nie przestraszyć, prawda, że ta Biblia skomplikowana, że jak to możliwe, że wy znacie na pamięć wersety biblijne, jesteście tak obcykani. To my tego nie mówimy i nie dajemy do zrozumienia, że jesteśmy aż tacy mądrzy, podczas gdy na przykład ci, którzy chodzą na msze, katolicy, bardzo chętnie by z nas debili zrobili, no tak jak jest Jezusa, rozumiesz? Polaka, hitlerowca, no i co jeszcze? I siedzimy, gadamy, rozmawiamy, dyskutujemy, nabijamy też się, prawda, przypominamy sobie stare fakty, no i była potrzeba. FM radio, FM, piosenki żydowskie, a że Żyda spalili, no to ktoś, proszę Państwa, może był w stresie, no to skoro indywidualnie będzie to brane pod uwagę, no to nie musi być taki wyrok, jaki by ktoś sobie życzył. Z kolei też tak samo przeciwny, jak i ten, bo tak to by końca nie było, prawda? Salomon powiedział do tych kobiet, już mi zostanie w tych uszach. Proszę to dziecko przeciąć na dwie części nie strzelili jednak i zobaczymy, jaka będzie reakcja. No i ta matka powiedziała, nie. A tamta druga wcale ani nie płakała, ani nie płakała, że nie przetrwał. Tak, z tym Kamerunem, no nie do końca. No nie wiedziała, o co chodzi, ale matka zareagowała. Prawdziwa matka zareagowała. Natomiast zdawaliśmy sobie z tego sprawę, to żeśmy sobie zresztą w szatni powiedzieli, że to kolejne spotkanie z tym Kamerunem, musimy stanąć na głowie po prostu, żeby to spotkanie wygrać. I to spotkanie zakończyliśmy 0-0 i naprawdę proszę mi wierzyć, że wszyscy w szatni byliśmy smutni z tego powodu. No cóż, ale jak to zwykle bywa, mieliśmy jeszcze trzecie spotkanie w zanadrzu, no i kolejny raz ta taka pełna mobilizacja, prawda, w szatni. Dużo żeśmy sobie na temat przeciwnika powiedzieli, no i albo dzisiaj, albo nigdy. I kolejne 45 minut, nic się nie dzieje. Oczywiście byłem wdzięczny chłopakom z bloku defensywnego, że gramy na zero z tyłu, prawda, no bo to, co Grzesiek powiedział, nie bójta się, my tam zawsze coś z przodu. I właśnie, no i dopiero właśnie w drugiej połowie, bo tak przypomnijmy, ta pierwsza także zakończyła się wynikiem 0-0. Tak. I wydaje mi się, że w tym turnieju ta bramka Włodka-Smolarka, ta pierwsza bramka, no była kluczem, jak gdyby, do rozwiązania tego worka, tak, na który żeśmy liczyli, że on się musi wcześniej czy później rozwiązać, bo przecież naprawdę w przodzie posiadaliśmy piłkarzy o nieprzeciętnych umiejętnościach, prawda, i technicznych, i strzeleckich, i szybkościowych, także fizycznie byliśmy dobrze przygotowani. Wierzyliśmy do końca, że coś musimy w tej sytuacji zrobić. No i ten worek, jak już żeśmy rozpruli, tak już jakoś to wszystko poszło. Można było zagrać w finale? No, wydaje mi się, że ta szansa była chyba, jak do tej pory, to co ja pamiętam, to wydaje mi się, że ta szansa była chyba największa. Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko
Zbyszka brakowało w tym zespole. No nie czarujmy się, bo był to piłkarz, powiedzmy sobie, wiodący, naprawdę w doskonałej formie. Poza tym wszyscy już wiedzieliśmy, że jest sprzedany do Włoch, że ci Włosi no, będą musieli się skupić też i na Zbyszku. Ktoś będzie musiał gdzieś koło niego stanąć, jeden czy drugi piłkarz, prawda, żeby nie przeprowadził jakiejś tam indywidualnej, solowej akcji i grałoby nam się najprawdopodobniej troszeczkę łatwiej. No natomiast zabrakło Zbyszka, zrobiliśmy wszystko w tym meczu, na co nas akurat było stać. Być może to było jakieś słabsze spotkanie, jeżeli chodzi o blok defensywny. No trudno jest tak dzisiaj wyrokować, co się stało, żeśmy to spotkanie przegrali 2-0, chociaż wcześniej też tam mieliśmy jakąś tam jedną czy drugą szansę, gdzie mogliśmy też strzelić bramkę. Józek, to był jedyny mecz, w którym straciliście więcej. Nie daruję ci tej nocy. Nie, no wszystko się zgadza, bo do tej pory, to mówię, stawaliśmy na wysokości zadania, jeżeli chodzi o blok obronny, prawda, bo też trzeba pamiętać, że trzy mecze, żeśmy zagrali na zero, pierwsze dwa z Rosją, prawda, też bardzo, bardzo ważny mecz, zagraliśmy z Belgią też na zero, prawda, także naprawdę mieliśmy do siebie wielkie, wielkie zaufanie. No cóż, stało się w tym meczu z Włochami, jak się stało, ale wydaje mi się jednak, że inaczej by ten zespół wyglądał, gdybyśmy mieli Bońka w składzie. Zbigniew Boniek nie zagrał w półfinałowym spotkaniu z Włochami z powodu zawieszenia za żółte kartki. Finał się oddalił, ale bardziej od możliwości wygrania z Włochami i zdobycia choćby srebrnego, a może nawet złotego medalu, intrygowało mnie, komu pokazywał gest Kozakiewicza po strzeleniu gola z Peru. No twoim kolegą, bo tak się złożyło, że żyliśmy trochę w innych czasach. Ja przed mistrzostwami podpisałem kontrakt z Juventusem, czyli byłem właśnie jedynym zawodnikiem, pierwszym zawodnikiem w historii polskiej piłki, który podpisał jakiś kontrakt za wielkie pieniądze, za 2 miliony dolarów. To była, można powiedzieć, kwota odstępnego. Bolało mnie strasznie to, że my, którzy żeśmy grali do reprezentacji Polski w cięższych czasach, byśmy się dali za tą reprezentację naszą pokroić, no to po pierwszych dwóch zemisowanych meczach, no to tak właściwie tak po najniższej linii oporu mówiono, że trzeba Bońka wyrzucić, bo Bońkowi się grać nie chce, bo to, bo tamto, bo siamto, Iwanto. I odczułem w sobie taki gniew, taką krzywdę, która mi się w pewnym sensie dzieje, bo jak obejrzałem nawet mecze z Włochami i z Kamerunem, no z Kamerunem ze dwa razy wybili mi piłkę z linii bramkowej, prawda? No nie, że nie mogliśmy strzelić bramki, natomiast no ta chęć, taka eksplozja w nas była wielka i we mnie tak samo, byłem młodym chłopakiem i miałem wielką chęć zrobienia czegoś na tych mistrzostwach, zrobienia dla reprezentacji polskiej, czyli to było tak jak gdyby takie uwolnienie się, wyszło ze mnie, można powiedzieć, to co sobie trzymałem. Ale ja słyszałem, że to było personalnie, konkretnie, do jednego. A to tam był taki jeden, który w ogóle używał takich, no można powiedzieć, sformułowań, które czeka bolą, no, że Bońkowi na reprezentacji, nie zależy, po co Bońk przyjechał na mistrzostwa świata, że Bońkowi to w ogóle by się już najlepiej, to by sobie pojechał na wakacje jak najszybciej, żeby potem pojechać do Włoch. No nie mogłem takie coś przystać, ale jedyną możliwą odpowiedzią, jaką mogłem, że tak powiem, zrobić, to nie była jakakolwiek polemika słowna, tylko po prostu na boisku udowodnić, że tak nie jest. No i udało się. W jaki sposób spozycjonujesz w swojej karierze no, mecz z Belgami? Ja wiem, że było wiele fantastycznych meczów Zbigniewa Bońka i te finał Pucharu Europy i ta podróż i bramka strzelona Albanii, ale ten mecz z Belgią, te trzy gole i to fantastyczne zwycięstwo, które zapewniło awans do półfinału. Tak, oczywiście, no, to był jeden z meczów, który, że tak powiem, zdecydował o tym, że myśmy stworzyli sobie znakomitą sytuację, bo to musimy się tylko zremisować z reprezentacją Rosji, żeśmy ze sobą Związkiem Radzieckim wtedy jeszcze żeśmy osiągnęli. Natomiast no, tak jak dzisiaj z perspektywy czasu patrzę, to jednak człowiek ma inny punkt widzenia w wieku 26 lat, inny w 36 roku życia, inny jak się ma 60 lat. Dzisiaj jak patrzę na ten mecz, no to nie da się uciec od tego, że to taki jest mój bilet wizytowy, prawda, mecze w reprezentacji. Ja bym kogoś byście się zapytali, kto zna historię polskiej piłki, jaki Boniek zagrał najlepszy mecz z reprezentacją, to pewnie wszyscy mówili, że Polska Belgia. Mi trudno od tego uciec i pewnie nie ma nic przeciwko temu, żeby tak było. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że jak patrzyłem nawet dzisiaj na te bramki, które strzelałem w meczu z Belgią, to każda bramka była efektem kapitalnej zespołowej akcji całego zespołu, a ja byłem tylko tym, który w ostatnim momencie finalizował to. Ejże, nawet za pola karnego? Oczywiście, nie było to wcale łatwo. Wcale nie było łatwo z 16 metrów strzelić tak jak strzeliłem. Wcale nie było łatwo zobaczyć, że ten bramkarz wychodzi i spokojnie go lobem, głową przerzuci. Tak samo jak wyszedłem sam na sam z bramkarzem, to od razu wiedziałem, że mu zrobię zwód w lewo i pójdę w prawo i nie jest w stanie mnie nawet wyciąć, że potrafię mu z nogą uciec. Zresztą tam nawet widać na tej akcji, że on chce mnie za nogę jeszcze złapać, a ja z tą nogą uciekam, żeby strzelić trzecią bramkę, czyli no nie da się ukryć, że mecz z Belgią to na pewno jest taki mój bilet wizytowy. No i przyjemność jest taka, właśnie, że czasami można strzelić trzy bramki w meczu towarzyskim, trzy bramki w meczu o małą stawkę, trzy bramki w jakimś meczu na prowincję. Mi się udało strzelić na New Camp, prawda, w najważniejszym okresie, w najważniejszym momencie
naszej piłki na tych mistrzostwach. W meczu o trzecie miejsce Polska wygrała w Alicante z Francją 3-1. Medale wręczał zawodnikom kapitan drużyny Władysław Żmuda. Prezydent Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej Jean Avelange wszedł bowiem na boisko z tacą i podał ją Żmudzie z powodów, o których mówił Bonik. Piłkarze brali je z tej tacy i zawieszali sobie na szyjach. Wielki sukces i taka małostkowa postawa władz Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. A teraz nasi zawodnicy, Zbigniew Bonik jest prezesem PZPN, jadą na mistrzostwa do Rosji. 1 grudnia losowanie, później rozgrywki w grupach. Warto by było, żeby z tej Rosji także przywieźli medal, choćby tego samego koloru. Świat w powiększeniu. Przy mikrofonie Magdalena Skajewska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Świat w powiększeniu w Polskim Radiu 24. Dziś w magazynie gość specjalny, minister spraw zagranicznych Litwy, Linas Linkevičius. Miałam okazję porozmawiać z nim m.in. o przyszłości Unii Europejskiej, o problemach, z jakimi zmaga się wspólnota, a także o unijnej i natowskiej strategii wobec Rosji. Na początku zapytałam go o to, czy według niego najgorsze Unia ma już za sobą, czy może największe wyzwania są wciąż przed nami. We have to understand that nothing is given for granted. Nie wiem, ale musimy zdawać sobie sprawę, że nic nie jest dane raz na zawsze. Być może jest to pierwszy scenariusz, o którym pani mówi, że najgorsze jest za nami. Ale też nie jest tak, że coś przychodzi nagle. Trzeba wykonać pewien wysiłek. Potrzebne są nam stres testy naszej odporności, naszej jedności i spójności. Teraz rozmawia się o różnych scenariuszach przyszłości Unii proponowanych przez unijnych liderów, jak Macron czy Juncker. Ale według mnie musimy najpierw dokonać przeglądu tego, co jest, a jednocześnie starać się, aby w proces zmian włączeni byli wszyscy. My, Litwa, chcielibyśmy być w centrum zdarzeń. Dlatego jesteśmy w strefie Schengen czy w strefie euro. Dlatego opowiadamy się za aktywną współpracą wojskową, także w strukturach NATO. Nie powinniśmy jednak grać w Europę wielu prędkości, bo jeśli przesadzimy, wektory zmienią kierunki. A wtedy możemy mieć takie efekty jak Brexit. Choć Brexit był trochę inną historią, bo był oparty nie o argumenty, a o emocje. Jakkolwiek jednak się to stało, stworzył on iluzję, że ktoś jest winny. Nikt w domu, ale ktoś w Brukseli, biurokraci. Musimy uważać. Zmiany są oczywiście potrzebne, ale musimy dopilnować, by w tym procesie swój udział mieli wszyscy. Musimy podejmować wysiłek, by zjednoczyć Unię, zamiast tworzyć dystans między nami. Tworzyć grupy wielu prędkości, które nie pomogą unijnej spójności. Or, as I said, multi-speed groups, which will not help for European cohesion. We are finally in Europe. Kończy się powoli ważny rok wyborów w kluczowych krajach Unii Europejskiej, jak chociażby Francja czy Niemcy, i możemy wreszcie poważnie rozpocząć debatę na temat przyszłości Unii. Wspomniał Pan, że Litwa chciałaby pełnić aktywną rolę w tej dyskusji. W jakim kierunku według Litwy Unia powinna podążać? To make it short, within the existing treaties, not open treaties, not to change, to do what we already agreed. Mówiąc krótko, powinniśmy działać w ramach obecnie obowiązujących traktatów, zgodnie z zasadami, które wspólnie uzgodniliśmy, żeby nie przesadzić z wieloma prędkościami. One już w jakimś stopniu istnieją. Niektóre kraje są w Schengen, inne nie. Niektóre są w strefie euro, inne nie. Niektóre biorą udział w zacieśnionej współpracy wojskowej, a inne nie. To już się dzieje. Nie ma jednej prędkości dla wszystkich. Nie można jednak przesadzać. Musimy starać się, by proces zmian obejmował wszystkich, by przestrzegane były pewne zasady i wartości. Na przykład Sojusz Północnoatlantycki. Europa jest bardzo miła, to jest. Europa jest silna, nie modlił i potem takie, gdy więc wiesz, nasze partnerstwo, ale ja myślę, że na jednym wózku jadą, czy Zemcy wychodzą, to też za mordy, Zemczycy, którzy w Boga nie wierzą, to też kryją swoje, wiesz, wulgarności i agresji, kryją, bo udają... Wszystko, co się dzieje w relacjach transatlantyckich, jest ważne dla stron po obu stronach Atlantyku. Musimy więc przyjąć wyraźne stanowisko w tej sprawie, by nie tworzyć dystansu, by nie szukać alternatyw, nie duplikować już istniejących struktur. Are you concerned? Czy jest pan zaniepokojony stanem relacji transatlantyckich? Concerned maybe it's too strong, but I simply have this aspect in mind. Zaniepokojony to może zbyt mocne stwierdzenie, ale mam na pewno ten aspekt w głowie.
Pamięćmy bowiem w przeszłości próby podwajania pewnych struktur. Może nikt tego tak nie nazywał, ale de facto o to chodziło. Nie powinniśmy tego robić. Powinniśmy wzmacniać naszą współpracę i nasze interesy, co jest kluczowe dla wspólnego sukcesu. Nasza polityka tworzona jest we właściwym kierunku, ale musimy się jej trzymać. Mówiłem już o energii, ale też dotyczy to na przykład Partnerstwa Wschodniego, które jest szczególnie ważne dla naszego regionu. Nie możemy pozwolić sobie na to, by tylko przyglądać się wydarzeniom, jakie mają miejsce, by być obserwatorami. Bardzo wygodnie jest mówić, że Ukraina nie jest gotowa, że ma problemy z korupcją i biurokracją. Tak, to prawda, ale to jest kraj, który jest w stanie wojny, który walczy z agresorem. Jednocześnie Ukraińcy muszą przeprowadzać reformy, aby udowodnić, że ich europejski wybór jest właściwy. Nie możemy na to tylko patrzeć. Stawką są nasze wartości, nasze zasady. Mówi się często, że ich sukces jest naszym sukcesem, że ich porażka jest naszą porażką. To jest fakt. We are saying it sounds very interesting, right? Their success is our success, their failure is our failure, but it's really, really, really the fact. We are approaching. Zbliżamy się do kolejnej dyskusji na temat unijnych sankcji wobec Rosji, jako że te obecne obowiązują do stycznia przyszłego roku. Jak ta debata może się teraz potoczyć? How do you see this process unfolding? This yet another debate. From time to time it's discussed, and you know, they sometimes questioned, sometimes challenged, comments from some capitals, but we always managed to take decision. Od czasu do czasu rozmawia się o sankcjach. Czasami są one podważane. Niektóre stolice mają wątpliwości, czy je utrzymać, ale zawsze udaje się nam podjąć wspólną decyzję. Teraz mam wrażenie, że mamy jedno stanowisko. Są kraje krytyczne, są kraje sceptyczne. Niektóre nie wierzą, że sankcje przynoszą skutki, ale zawsze dochodzimy do wspólnego wniosku, że muszą one być kontynuowane, jeśli utrzymują się powody, dla których zostały wprowadzone. Mam nadzieję, że tak będzie tym razem. Bo znowu, jeśli się wycofamy, to będzie bardzo duży błąd i mam nadzieję, że go nie popełnimy. Very big mistake. I hope it will not do that mistake. Let's speak about security shortly, because NATO has already done. NATO ze swojej strony zrobiło wiele, by wzmocnić swoją obecność na wschodniej flance. Ostatnio były także ćwiczenia wojskowe NATO na Litwie pod hasłem Żelazny Wilk. Jak pan ocenia wprowadzanie decyzji podjętych na szczycie w Warszawie i czego oczekiwałby pan dalej? What would you like to see next? I would like to see the same spirit, the same continuation. Because what was decided in the Wales NATO summit and Warsaw summit being implemented. Oczekiwałbym tego samego ducha i kontynuacji tych działań, by decyzje podjęte na szczycie w Walii i w Warszawie były wprowadzane. Po zmianach w amerykańskiej administracji pojawiły się pewne znaki zapytania, czy te decyzje są wciąż ważne, ale widzimy, że są. Widzimy niespotykane wcześniej zaangażowanie sojuszników w naszym regionie. Dodatkowe siły w krajach bałtyckich, w Polsce, siły naszych partnerów, siły Stanów Zjednoczonych, które mają na celu wzmacnianie bezpieczeństwa, o którym wcześniej zawsze się mówiło, ale nie były podejmowane działania, które dałyby konkretne, widoczne skutki na miejscu. Ci, którzy mówią, że to wciąż za mało, pewnie mają rację. Ale patrzmy na to realistycznie. Coś się zmienia. Robimy postępy. W każdym z krajów bałtyckich mamy 1000 żołnierzy. Na Litwie państwem ramowym są Niemcy, ale są też żołnierze z krajów Beneluxu i innych. 1000 żołnierzy z wojskowego punktu widzenia wcale nie jest dużo, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Rosja w zachodnim okręgu wojskowym ma 300 tysięcy żołnierzy, mają rakiety Iskander, które mogą przenosić broń nuklearną. Przy takim zestawieniu 1000 żołnierzy jest nieporównywalne. Rosja jednocześnie prowadzi propagandę, używając różnych środków, zgodnie z którą próbuje przekonać wszystkich, że jedynie reaguje na to, co robi Sojusz Północnoatlantycki. Nie trzeba być jednak ekspertem, żeby zobaczyć, że te siły są nieporównywalne. You shouldn't be experts to understand that it's nothing to compare even. But these steps are... Ale kroki podjęte w krajach bałtyckich i w Polsce przez NATO są widoczne, są wielonarodowe i stanowią bardzo mocną polityczną odpowiedź. W przyszłości chciałbym widzieć kontynuację tych działań. Zbliża się kolejny szczyt NATO, na którym mam nadzieję będziemy to kontynuować, wzmacniać nasze zdolności reagowania, naszą efektywność, żeby nasi dowódcy mieli więcej władzy, więcej odpowiedzialności za polityczne decyzje. W NATO mamy obecnie 29 członków i podejmowanie decyzji, znajdowanie konsensusu zajmuje trochę czasu, ale gdy sytuacja zmienia się bardzo szybko, potrzebujemy szybkich mechanizmów reagowania, mam nadzieję, że w tym kierunku będziemy podążać. Podobnie, jeśli chodzi o zdolności bojowe. W naszym regionie mamy na przykład braki w obronie powietrznej i mam nadzieję, że kwestią tą zajmą się wojskowi. Cały proces jest więc ogólnie satysfakcjonujący. Partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi w tej konkretnej dziedzinie jest bardzo dobre, mimo sceptycyzmu na początku. Róbmy swoje dalej. Także jeśli chodzi o wydatki na obronę, my podejmujemy w tym zakresie decyzje, podobnie Polska. To dokładnie musimy robić, by utrzymywać interesy Stanów Zjednoczonych w Europie. Bo jeśli przeznaczamy ponad 7
70% środków na europejską obronność, to czemu Stany Zjednoczone miałyby ponosić te koszty w pojedynkę? Litwa w 2018 roku na pewno przekroczy próg 2% PKB na obronność, co zostało ustalone przez wszystkie partie polityczne. Przez dłuższy czas dostawaliśmy w tyle w tym zakresie. Przeznaczaliśmy na ten cel dużo za mało. Teraz wydatki na obronność rosną najszybciej w porównaniu z innym sektorem. No ale to, to nic to nie ma znaczenia. To nie ma. One last thing that I would like to and I have to touch upon our Polish-Lithuanian relations. Panie ministrze, na koniec chciałam zapytać o stosunki polsko-litewskie. Minął już prawie rok, odkąd nowy rząd w Wilnie jest u władzy. Premier Skvernelis podkreślał ostatnio, że trwają prace, by zbliżyć nasze kraje do siebie. Cały czas jednak jest wiele nierozwiązanych spraw. Czy możemy tutaj liczyć na jakiś postęp? In our relations, can we expect any progress? Progress already exists, in my view. Progress in field of education, in field of defense and security. Postęp według mnie już nastąpił. Postęp w zakresie edukacji, w zakresie obrony i bezpieczeństwa energii. Były pewne problemy dotyczące Orlenu, ale znaleziono porozumienie. Motywacja, by dokonywać dalszych postępów, jest według mnie dość duża. Zapewniam panią, że pan premier jest osobiście bardzo w to zaangażowany. Był nieraz w Polsce, spotkał się z polskimi przywódcami. Wszystko odbywa się zgodnie z prawem. Zmiany zachodzą. Mam nadzieję, że w tym duchu będziemy dalej działać. W każdym parlamencie ścierają się różne stanowiska między partiami politycznymi. Nie da się tego uniknąć, ale stanowisko rządu i zmiany, jakie zachodzą, wskazuje, że jesteśmy na dobrej drodze. To też dotyczy litewskiej mniejszości w Polsce. Mało się o tym mówi, ale ona tutaj także jest. I też są pewne problemy dotyczące szkół i edukacji, podręczników i tak dalej. Mam nadzieję, że te sprawy też zostaną rozwiązane w duchu zrozumienia. Odwiedzam te wspólnoty, rozmawiam z nimi, wiem, że one rozmawiają z lokalnymi władzami. Jest bardzo dobry duch współpracy. I tak powinno być dalej. To, czego ja bym sobie życzył i zasugerowałem to, jak byłem tutaj w lutym tego roku, to abyśmy wrócili do regularnych rozmów między naszymi komisjami do spraw bezpieczeństwa i obrony, kultury i edukacji, gospodarki. Jeszcze kilka lat temu eksperci z tych komisji spotykali się regularnie. Później zostało to przerwane. Według mnie powinniśmy do tego wrócić. Mówiłem o tym ministrom, doradcom prezydenta. To ważne dla interesów naszych krajów, Litwy i Polski. Zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo i obronę. Nie widzę co prawda tutaj problemów, ale powinniśmy rozmawiać o tym regularnie, ale też w zakresie kultury i edukacji. Eksperci powinni o tym rozmawiać, a nie tylko politycy, którzy wygłaszają nie zawsze produktywne oświadczenia. Wtedy będziemy mieli wyniki. Z naszej strony jest gotowość i determinacja do regularnej współpracy. Ja osobiście przyjeżdżam do Warszawy bardzo często. Niektórzy powiedzieliby nawet, że zbyt często. Ale lubię tu przyjeżdżać i będę tu przyjeżdżał. I mam nadzieję, że moi polscy koledzy tak będą robić. And we are ready. By the way, I'm coming to Warsaw very often. Maybe too often one can say, but I like to come. I really will do that in the future. I hope that my colleagues from Poland will do the same. Lina Sinkevičius, szef litewskiej dyplomacji. I to już wszystko w świecie w powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę. Reklama. Z dekretu Napoleona. W hipermarketach Carrefour na wszystkie zabawki ma być super rabat. Aż do 20% w formie e-kuponu na kolejne zakupy. I tak od piątku do niedzieli, 19 listopada. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Myślisz o rozstaniu z papierosami? Masz dobrą okazję, bo dziś obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia. Podejmij wyzwanie z Desmoxanem. Zobaczysz, że będzie łatwiej niż ci się wydaje. To może być i twoje święto. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tytoncyna 1,5 mg, kapsułki twarde. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok. Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Wreszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Wybuchła mina pułapka. W Afganistanie zginął kolejny polski żołnierz. Tragedia w górach. Lawina porwała 10 ratowników. To polskie rozbił się myśliwiec bombowy Su-22. Zginęli dwaj piloci. Na miejscu zginęła 40-letnia pracownica ośrodka pomocy społecznej. W warszawskiej Woli policjant został śmiertelnie ukąszony. Dla ciebie zginął policjant, a dla mnie tata. Wspieraj dzieci, których rodzice zginęli na służbie. Wejdź na stronę fundacji Dorastaj z nami.org i pomóż. Ogłoszenie społeczne.
Ale co to jest? No to Scott, pisz. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 20. A SMS-y? To wszystko razem jest. Dobra. Czyli gwiazdka. Czas na informację dnia. Opozycja zapowiada wniosek o wotum nieufności dla rządu. Politycy PiSu odpowiadają. Czar gigantycznej bezczelności. Europosłowie z Prawa i Sprawiedliwości chcą ukarania i Verhofstadta za słowa o Marszu Niepodległości. To, co powiedział w debacie, jest coś nieprawdopodobnie skandalicznego. Kolejne działki i kolejne kamienice. Komisja weryfikacyjna zajęła się reprywatyzacją ulicy Chorzej w Warszawie. Paweł Zieliński, zapraszam. Platforma Obywatelska zapowiada wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło. Lider PO Grzegorz Schetyna mówi, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest odpowiedzialny za przyzwolenie dla mowy nienawiści podczas Marszu Niepodległości. Schetyna wskazuje na obecność podczas sobotniego marszu bojówek, które używały hitlerowskiego pozdrowienia. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki na słowa Grzegorza Schetyny zareagował jako pierwszy. Czar gigantycznej bezczelności. Trzeba być skrajnym nieukiem, żeby móc powiedzieć coś takiego, jak usłyszeliśmy z ust lidera Platformy Obywatelskiej. Lider PO Grzegorz Schetyna podczas uzasadnienia wniosku o wotum nieufności wskazywał na obecność podczas Marszu Niepodległości bojówek używających hitlerowskiego pozdrowienia. Co innego widział polityk Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba. Widzieliśmy transparenty i widzieliśmy hasła. Nie mówię o tym, o czym pisały media, o pozdrowieniach nazistowskich III Rzeszy. Tymczasem w Marszu Niepodległości uczestniczyły w przeważającej mierze osoby manifestujące wartości patriotyczne. Obecność grupy osób popierających hasła faszystowskie nagłośniły zagraniczne media. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. Europosłowie Marek Jurek i Zdzisław Krasnodębski domagają się ukarania szefa liberałów Guy Verhofstadta za słowa dotyczące Marszu Niepodległości. Polscy deputowani wysłali list w tej sprawie do kierownictwa Parlamentu Europejskiego. Wczoraj podczas debaty o Polsce w Strasburgu szef liberałów, odnosząc się do Marszu Niepodległości, powiedział, że ulicami Warszawy przemaszerowało 60 tysięcy faszystów i neonazistów. 300 kilometrów od obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau to nie powinno nigdy się wydarzyć w Europie, powiedział Guy Verhofstadt. Używanie takich określeń wobec przeciwników politycznych jest niedopuszczalne, napisali europosłowie. Skomentował to także w rozmowie z radiową Jedynką Marek Jurek. To, co powiedział w debacie pan Verhofstadt, to jest coś nieprawdopodobnie skandalicznego, ale pokazującego jak najgorsze intencje. Marek Jurek i Zdzisław Krasnodębski w liście do kierownictwa Europarlamentu napisali, że obciążanie odpowiedzialnością kilkudziesięciu tysięcy uczestników pokojowego marszu za marginalne incydenty jest niesprawiedliwe. Dwójka polskich europosłów odniosła się też do niedawnej wystawy w Brukseli organizowanej przez komunistów z Portugalii, świętującej stulecie rewolucji październikowej. Napisali, że równie pozbawione sensu byłoby obciążanie całego Europarlamentu za wystawę wychwalającą przewrót Lenina. Beata Połęcka, Polskie Radio, Bruksela. W związku z wypowiedzią Verhofstadta reduta dobrego imienia składa dwa pozwy do Sądu Okręgowego w Warszawie. Komisja weryfikacyjna badająca skutki reprywatyzacji w Warszawie zakończyła swoją kolejną rozprawę. Dzisiaj członkowie przesłuchiwali świadków wezwanych w sprawie dwóch kamienic i działki przy ulicy Chorzej. Bezpośrednio po zakończeniu prac komisji weryfikacyjnej jej szef Patryk Jaki podsumował, iż dzisiejsze zeznania pokazywały dobitnie, jak handlarze roszczeń traktowali mieszkańców przejmowanych w stolicy kamienic. Żeby wyczyścić ich z tych kamienic, ludziom, których rodziny tam mieszkały od czasów II Rzeczpospolitej, wyłączyli wodę, wyłączyli prąd przez 4 lata, muszę sobie to wyobrazić w XXI wieku, podnieśli czynsz 6 razy, straszyli je eksmisjami, czyli zastawili kubami po śmieciach. Po prostu coś nieprawdopodobnego z narracją o tym, że posiedzenia komisji nie przynoszą w badanych sprawach nowych faktów, sprawy. Podtrzymywał członek komisji z ramienia PO Robert Kropiwnicki. To nie było jakichś przełomowych informacji, to są raczej rzeczy, które były w dokumentach, oczywiście takie raczej poboczne refleksje świadków. Komisja ukarała dziś także grzywną handlarza roszczeń Marka M., który nie stawił się na rozprawie. Absencja ma go kosztować 9 tysięcy złotych. Michał Fedusia, Polskie Radio. Kondycja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest najlepsza od lat, mówi prezes ZUS, profesor Gertruda Uścińska. Zdolność do pokrywania bieżących składek z funduszu wynosi obecnie ponad 80%.
W ubiegłym roku informowaliśmy, że z tytułu składek jesteśmy w stanie pokryć 74,5% przewidywanych wydatków. W tej chwili przekraczamy już 80%, czyli widać wyraźnie, że mamy dobrą sytuację gospodarczą. Przybywa tytułów do ubezpieczenia, a de facto także wpływy z miesiąca na miesiąc do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są dobre. Przewyższają 80%. Historycznie to jest najlepszy wynik w ogóle, jaki dotychczas był. Prezes Uścińska dodała również, że na dobrą kondycję Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ma wpływ dobra sytuacja gospodarcza w kraju, wzrost wynagrodzeń, niskie bezrobocie, a poza tym wzrost minimalnego wynagrodzenia, wprowadzenie stawki godzinowej oraz ozusowanie umów zleceń. Teraz już prognoza pogody. Przed nami noc pełna chmur na zachodzie i południu, opady deszczu. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 0 do 4 stopni. Chłodniej na Pogórzu od minus 3 do minus 1, a cieplej nad morzem do 6 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, na Pomorzu umiarkowany, a na wybrzeżu okresami dość silny, przeważnie z kierunków południowych. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 26. Gość Polskiego Radia 24. A my dzisiaj, podobnie jak komisja weryfikacyjna, zajmiemy się tym, co zostało w czasie dzisiejszego posiedzenia ustalone. Dzisiaj komisja badała sprawę trzech adresów: Chorzej 23, 25 i 25A. W naszym studiu gość pan Piotr Ciszewski, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oczywiste. Dzisiaj przed komisją sporo świadków przedefilowało, że to tak ujmę, i lokatorzy, byli lokatorzy i urzędnicy różnego szczebla, którzy składali swoje wyjaśnienia, i przyznam szczerze, że kiedy słuchałam dzisiejszych zeznań, to chyba pierwsza rzecz, którą tak odnotowałam, wysłuchawszy tych zeznań, to jakby nowe światło na postać pana Marka M., takiego spiritus movens wielu dzisiejszy, przewijał się jako bohater negatywny w wielu dzisiejszych wypowiedziach, i cały czas słuchając tych wyjaśnień i lokatorów, którzy zetknęli się z różnymi represjami ze strony pana Marka M. i ludzi, z którymi współpracował, i urzędników, zadawałam sobie pytanie, do jakiego stopnia można być tak skutecznym jak pan Marek M. No właśnie, już od lat warszawscy lokatorzy sobie zadają to pytanie, dlaczego pojawia się ciągle kilka nazwisk, w tym Marka M., ludzi, którzy po prostu kolekcjonują sobie warszawskie kamienice, bo okazało się, że pan Marek M. starał się o zwrot aż 81 nieruchomości w całej Warszawie. O Jezu, 81 są nieruchomości warte ogromne sumy. I do ludzi wypierdalać. Po prostu odzyskiwał te nieruchomości. Bramę zamykał główną, wodę odcinał. Śmiesznie niewielkie sumy. I coś z wodą zawsze. A później albo że woda komuś leci, papier, albo że wodę się odcina. To takie typowe. No, człowiek nie zajmuje się przede wszystkim opróżnieniem budynków z dotychczasowych mieszkańców. To zostajmy na razie przy tych kwotach, które płacił za uzyskanie tych roszczeń reprywatyzacyjnych. 500 zł, 50 zł. No, zupełnie śmieszne pieniądze, jeśli się weźmie pod uwagę wartość nieruchomości, które odzyskiwał. Tak, on od dłuższego czasu się tłumaczy tym, że kupował tylko roszczenia i nigdy nie miał pewności, czy te roszczenia będą uwzględnione, no ale w dziwny sposób, po pierwsze, zdobywał dane dawnych właścicieli albo ich spadkobierców, co już rodzi podejrzenia, że była tu jakaś współpraca z miejskimi urzędnikami, przecież te dane mogły wyciec z Biura Gospodarki Nieruchomościami, które wówczas zajmowało się kwestiami roszczeń reprywatyzacyjnych. No i po drugie, w bardzo szybkim tempie odzyskiwał te budynki bez dogłębnego sprawdzenia dokumentów, bez dogłębnego sprawdzenia zasadności tych roszczeń, i w zasadzie niewielkim kosztem uzyskiwał mienie warte miliony złotych.
Dodajmy, że również byli spadkobiercy, ci właściwi spadkobiercy również pukali do urzędniczych czy drzwi, próbując także uzyskać ten sam efekt, który uzyskał Marek M. I im się to bardzo często nie udawało. No tacy ludzie najczęściej starsi byli wręcz kierowani do tego, aby sprzedać roszczenia ludziom, którzy właśnie je skupowali, zajmowali się kolekcjonowaniem po prostu kamienic, biznesowo odzyskiwali nieruchomości. Bardzo ciekawe zeznania, wydaje mi się, złożyła dzisiaj pani prawniczka, pani Izabela Korneluk, urzędniczka miejska, prawniczka miejska, która raz, że przedstawiła tą skuteczność działania pana Marka M, który posunął się wręcz do szantażu. I te naciski na urzędników, bo jeżeli o 17.35 to się wygrywa pół miliona. Pożądaną decyzję lub zastraszyć urzędnika, kiedy ta decyzja jest nie pomyśli pana Marka M. To też jest jakiś przejaw skuteczności, bezkarności? Przede wszystkim ten człowiek czuł się bezkarny. No, jeśli on przychodzi do urzędu i przedstawia listę nieruchomości zatytułowaną Moje warszawskie nieruchomości i twierdzi, że to jest w zasadzie już jego, a urzędnicy złodziej powinni jak najszybciej po prostu taki nawet ludzki cech już nie miał. Taki dziad, bo on będzie groził, że ludzi na ulicę, no to mamy rzeczywiście do czynienia, a jego kamienicy. Zastraszaniem i zastraszanie, który no to po prostu się, że jest ponad prawem. Pani Korneluk powiedziała też, że dziwiła ją zawsze taka bezradność urzędników, a później sądów, jeśli chodzi o dociekanie, czy ten właściwy spadkobierca żyje. Tu chodzi o te osoby, które tam domagały się roszczeń w wieku ponad 100 lat, prawda, i to było respektowane i uznawane przez sądy, że można było wystąpić z procedurą o stwierdzenie, że dana osoba nie żyje. To było zgodne z kodeksami, z prawem, jednak nigdy się na takie działania nie zdecydowano. Organizacje lokatorskie już w 2010 roku prosiły, żeby warszawski ratusz powołał zespół ekspertów, prawników, który zajmowałby się analizowaniem zasadności roszczeń, sprawdzaniem, jaki był status tych nieruchomości przed wojną, czy rzeczywiście właścicielom na przykład wypłacono już może odszkodowania, ponieważ mieli obce obywatelstwo, czy Skarb Państwa nie przejął tych nieruchomości, ponieważ właściciele zmarli bezpotomnie. Niestety przez wiele lat te prośby ignorowano i te lata zaniechań w tym momencie wychodzą w formie właśnie tej afery patologicznej reprywatyzacji. Ta moja kartka się przydała, prawda? Takim procederem, który mnie uderzył, było domaganie się przez pana Marka M. odszkodowań. Już kiedy uzyskiwał prawo do danej kamienicy, występował z roszczeniami i do lokatorów, domagając się odszkodowań za korzystanie z tych lokali, ale również do Urzędu Miasta, bo przecież pani Korneluk prowadziła z nim proces właśnie w sprawie roszczenia 5 milionów złotych za bezprawne czy bezumowne korzystanie przez miasto z tych budynków. Tak, to jest taka forma wywierania presji. Warto przypomnieć, że nie wiem, czy ja Mareczkowi kazałam pisać. Była działaczką warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, zamieszkiwała na Bielagodzie. No, bo Wyszek nie będzie płacił, to mogą być. Odzyskał Marek M. Też się borykała na razie z tymi nie ma żądaniami odszkodowania za rzekome bezumowne korzystanie z lokalu. To jest taki sposób zastraszenia lokatorów, aby oni sami z własnej woli, w cudzysłowie, wyprowadzili się z budynku. Pani Korneluk powiedziała, że stosunek do i reprywatyzacji, i lokatorów, o których wcześniej nikt nie dbał, nikt się nie interesował, co się z nimi dzieje, zmienił się właśnie po śmierci pani Jolanty Brzeskiej. Czy pan jako działacz stowarzyszenia
Może to też potwierdzić? Czy z pana perspektywy wygląda to inaczej? Z mojej perspektywy zmiana podejścia do lokatorów to jest dopiero moment, kiedy zaczęła być widoczna skala tej patologii, kiedy dotarła ta cała kwestia do mediów, która zaczęła się od działek znajdujących się przy Pałacu Kultury, ale później rozszerzyła się również o kamienice zwrócone razem z lokatorami. My przez bardzo wiele lat chodziliśmy na Rady Warszawy, przygotowywaliśmy raporty, słaliśmy pisma do ratusza, interweniowaliśmy w Biurze Gospodarki Nieruchomościami. Zawsze było to ignorowane, zawsze mówiono nam, że jest to sprawa marginalna i w zasadzie ci lokatorzy powinni załatwiać swoje sprawy z prywatnym właścicielem. Tak jakby z tym kamienicznikiem oni podpisywali umowę, nigdy nie byli wcześniej lokatorami komunalnymi z umową z miasta. Jedna z lokatorek, która dzisiaj składała swoje zeznania, pani Jolanta Mizerska, powiedziała, że oni jako lokatorzy sami udali się do Urzędu Miasta i zanieśli tam mapę, z której wynikało, że Chorza 25 nie powinna w ogóle podlegać reprywatyzacji. I te dowody, no już w jakimś sensie twarde dowody, dokumenty, również były ignorowane. Jak pan, słuchając takich wyjaśnień, odbiera słowa pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, że ona o niczym nie wiedziała, że tam są jakieś nieprawidłowości, że dzieją się takie jak Gronkiewicz jest złodziejką, to jak ona miała wiedzieć? Jeśli chodzi o traktowanie lokatorów, o ich sytuację. Pani Gronkiewicz-Waltz przyjęła formę obrony, robiąc z siebie osobę naiwną, niewiedzącą, co się dzieje w ratuszu. Pozostaje pytanie w takim razie, kto ją cały czas oszukiwał, czy był przez lata po prostu w ratuszu jakiś złowrogi spisek, który sprawiał, że pisma od lokatorów, dokumenty nie docierały, nie wiem, może Sobowtór pani Gronkiewicz-Waltz brał udział w sesjach Rady Warszawy, na których wypowiadali się lokatorzy. No, jest to absurdalne po prostu. A państwo jako stowarzyszenie, mówi pan, że chodziliście na posiedzenia Rady Warszawy, czy były takie sytuacje, że uczestnikiem różnych tego typu spotkań była również pani prezydent? Tak, wielokrotnie. Wielokrotnie próbowaliśmy z panią prezydent porozumieć, spotkać. Ale porozumieć to znaczy wytłumaczyć w ogóle, żeby doszło do jakiegoś spotkania. Przedstawić sytuację lokatorów. Słaliśmy różnego rodzaju raporty, pisma. Również uczestniczyliśmy w sesjach Rady Warszawy, kiedy pani prezydent brała udział, kiedy dotyczyło to na przykład spraw budżetu związanych z polityką mieszkaniową. Przedstawiciele organizacji lokatorskich jasno, wyraźnie się wówczas wypowiadali, że jest problem z reprywatyzacją w Warszawie, że działają właśnie grupy, które robią sobie biznes kolekcjonowania warszawskich kamienic. W roku 2010 kilka organizacji społecznych przygotowało już nawet raport, gdzie podano po prostu konkretne przykłady oddawania nieruchomości osobom do tego nieuprawnionym, osobom, które otrzymały już odszkodowania, czy też zwracania zupełnie innych nieruchomości, niż wynikałoby to na przykład ze złożonych w roszczeniach dokumentów. A czy otrzymywaliście jakieś urzędowe odpowiedzi na wasze nowe nity, czy też w ogóle działania? Odpowiedzi urzędowe były zawsze wymijające. To znaczy na raport w ogóle nie doczekaliśmy się poważnej odpowiedzi. W przypadku, gdy zabieraliśmy głos na sesjach Rady Warszawy, byliśmy ignorowani do tego stopnia, że w kilku przypadkach doszło do tego, że lokatorzy musieli wręcz zablokować obrady, żeby zostali wysłuchani, nasyłane na nas nawet straż miejską, bo po prostu władze ratusza nie chciały spokojnie porozmawiać, tylko wolały starać się usunąć lokatorów z sesji obrad publicznych. Ale rozumiem, że straż miejska interweniowała na tych posiedzeniach, a nie na przykład w siedzibie stowarzyszenia. Nie, straż miejska
interweniowała podczas sesji Rady Warszawy. Jest taki punkt, tak? No, mówimy o latach 2010-2011, kiedy właśnie organizowaliśmy taką kampanię na rzecz zwrócenia uwagi na reprywatyzację w Warszawie. Między innymi Jolanta Brzeska, która została później zamordowana, brała udział w tych protestach, w tych rozmowach. Chorza to znowu kamienica z lokatorami. I kolejna, no taka gehenna, opowiadana na różne głosy dzisiaj podczas posiedzenia komisji. Czy w tym, co słyszał pan z dzisiejszych wyjaśnień, coś pana uderzyło, coś pana zaskoczyło? To są sprawy znane nam od lat. Od lat przychodzą do nas ludzie z podobnymi problemami. To nie jest tylko kwestia budynków przy Chorzej, ale dziesiątków, jeśli nie setek kamienic w całej Warszawie, gdzie dotychczasowym mieszkańcom zamieszkującym je przez kilkadziesiąt lat, dzieciom, wnukom tych ludzi, którzy odbudowywali Warszawę, często właśnie w ramach zapłaty otrzymali mieszkania komunalne w tych kamienicach. Utrudniano życie remontami, utrudniano dostęp do części wspólnych budynków. Pan Marek M. na przykład od Jolanty Brzeskiej domagał się dodatkowej opłaty za korzystanie z wejścia do budynku. To jest cały repertuar środków stosowanych właśnie przez czyścicieli kamienic. Ten termin stał się dosyć znany w ostatnich latach, natomiast to się działo już od roku 2005-2006, często nawet wcześniej. Często lokatorzy wyjaśniają, składają swoje wyjaśnienia, zapewniali, mówili, że otrzymywali od miasta też takie zapewnienia, że będą mogli swoje lokale wykupić. A potem to wszystko gdzieś się rozpływało. W ogóle cały proces wykupu mieszkań, którego no nie wspieraliśmy, bo był to jakiś proces jednak likwidacji zasobu komunalnego, był prowadzony w sposób bardzo chaotyczny i bardzo nieprzejrzysty. Te lokale były wykupowane często przez osoby, które wcale tego typu wsparcia w wykupie z bonifikatą nie potrzebowały. Ale mówi pan o lokalach, o osobach, które nie były lokatorami. Które były lokatorami, natomiast ze względu na dochody, na sytuację materialną, wcale takiej potrzeby uzyskania bonifikaty przy wykupie nie miały. A uzyskiwały? A uzyskiwały, no chociażby były wiceprezydent Warszawy, który był swego czasu lokatorem komunalnym, wykupił sobie lokal po obniżonej cenie. Później jeszcze starał się o wykup sąsiedniego lokalu. No i w tym momencie dopiero cała zakres całej sprawy wyszedł na jaw. Często ten wykup był blokowany już przez pojawiające się roszczenia, więc tutaj ratusz czy dzielnica się tłumaczyły tym, że nie mogą zezwalać ich na wykup mieszkań, kiedy cały budynek jest już objęty roszczeniami, a że często te roszczenia były no, przez lata zamrożone, no to też blokowało to jednocześnie proces wykupu. A czy ma pan teraz do czynienia z lokatorami już tych kamienic, które decyzją komisji weryfikacyjnej wróciły, czy też no, teoretycznie wróciły w zasób miasta? Tak, rozmawialiśmy z tymi lokatorami. No oni wciąż jeszcze są w takim zawieszeniu, ponieważ prywatni właściciele odwołują się od tych decyzji komisji, no i sprawa trafia do sądu administracyjnego, więc na finał tej historii trzeba będzie jeszcze jakiś czas zaczekać. Oczywiście to daje pewną nadzieję na to, że te budynki wrócą ostatecznie do zasobu miejskiego. Mam nadzieję, że decyzje sądów będą korzystne dla lokatorów i dla miasta. Przypominam, że te budynki wrócą do zasobu miejskiego, czyli zasobu należącego do nas, do podatników, który pozwala jakoś budować politykę mieszkaniową w Warszawie. A czy Urząd Miasta w jaki sposób w tej chwili reaguje na te zwrócone kamienice? Czy macie państwo jakąś wiedzę na ten temat? Na pewno podejście Urzędu Miasta się zmieniło. Znaczy, chętnie wysłuchuje się.
lokatorów z tego zasobu reprywatyzowanego. Ożywiono część z nich staranie się o mieszkania komunalne. To znaczy inne, tak? Poza to. Inne z zasobu własnego, tak. Natomiast no, wciąż tutaj obowiązują kryteria dochodowe, które dużą część z tych ludzi wykluczają. Oni są po prostu zbyt bogaci, w cudzysłowie, według ratusza na to, aby starać się o mieszkania komunalne, a jednocześnie za biedni nawet, żeby sobie wynająć coś po cenach komercyjnych. Więc wciąż problem istnieje. Teraz niedługo będzie debatowana nowa polityka mieszkaniowa, nowe plany gospodarowania zasobem komunalnym w Warszawie i będziemy chcieli na te problemy zwrócić uwagę w konsultacjach i w samej debacie. Ale czy znacie Państwo jakieś założenia już tej polityki mieszkaniowej? Założenia są słuszne, bo założeniem jest odbudowa wreszcie zasobu komunalnego. Natomiast do liczby, które towarzyszą temu planowi, prognozy jednak mówią, że ten wzrost liczby mieszkań będzie znikomy, bo do 2022 roku przewiduje się wzrost o mniej niż 1000 mieszkań w skali całej Warszawy. To jest cały czas kropla w morzu opatrzy. Tych potrzebujących jest o wiele więcej i sami zresztą przedstawiciele ratusza przyznają, że liczba osób oczekujących na mieszkania rośnie szybciej. A czy w tej chwili po wybuchu już całej afery reprywatyzacyjnej i komisji weryfikacyjnej. Działalność takich stowarzyszeń jak pańskie, czyli lokatorskich, jest lepiej widziana, czy lepiej się wam współpracuje z miastem w tej chwili, niż było to, nie wiem, kilka miesięcy temu, czy nawet lat temu? Na pewno tak. Na pewno już nie mają miejsca sytuacji, w których całkowicie są ignorowane organizacje lokatorskie. Jest prowadzony dialog. Organizacje lokatorskie są w komisjach dialogu społecznego, czyli jakieś formy konsultacji mają miejsce i ta sprawa, na ile one są rzeczywiście skuteczne i wpływają na politykę ratusza. Testem taki będzie właśnie ta dyskusja nad programem gospodarowania zasobem w lokali wiejskich na 2018-2022. A czy Państwa stowarzyszenie zajmuje się tylko taką działalnością, no nie wiem, konsultacyjną, czy też działacie jakby inaczej, bardziej aktywnie, współpracujecie z lokatorami? Działamy na bardzo wielu płaszczyznach. Udzielamy porad prawnych, ale też doradzamy ludziom, jak organizować się w swoich budynkach, w swoich małych wspólnotach lokalnych. Organizujemy też protesty, kiedy potrzeba, to również blokowaliśmy eksmisję, więc działamy na bardzo wielu płaszczyznach. Staramy się być nie tylko przeciwko pewnym rozwiązaniom, ale również proponować pewne postulaty, rozwiązania, które doprowadzi do miejskiej polityki mieszkaniowej, jak również do krajowej polityki mieszkaniowej, do na przykład ustawy o ochronie praw lokalnych. A z jakimi problemami przychodzą te pasażerowie? Na pewno najczęstsze to są problemy czynszowe. To są problemy czynszowe nie tylko w zasobie zabudowanym, ale również coraz częściej w zasobie komunalnym. Bardzo dużo ludzi jest zadłużonych poprzez to, że przez pewien czas ratusz naliczał im czynsz odszkodowawczy za to, że wcześniej nie płacił czynszu. Co to jest czynsz odszkodowawczy? Przez pewien czas obowiązywała w Warszawie zasada, że jeśli ktoś w mieszkaniu komunalnym nie płacił czynszu na opowiadaną umowę, wówczas zamiast standardowego czynszu naliczano mu jeszcze dodatkowo czynsz odszkodowawczy za bezpłatne korzystanie z lokalu. Jak jest podejrzane, to wyłączą. Przede wszystkim w osoby, które już wcześniej miały problemy z
płacenie i często wpadł w spiralę zadłużenia. Jeśli ktoś był biedny, miał problemy, zwykle są to osoby chore, przewlekłe, chore, starsze, a później jeszcze totalne, dodatkowe odszkodowania, wiadomo, że panie pieniądze po prostu nie mają w stanie spłacić. I między innymi domagamy się właśnie anulowania tych zadłużeń powstał z nieprawnego, jak się później okazało, czyli pieniądze, 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 to jest jednak ta bolączka powszechna jeszcze ciągle. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Pan Piotr Ciszewski, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów, był naszym gościem. Dziękuję. Reklama. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo codziennie są nowe dostawy. No to zapraszamy. Już teraz banany aż 33% taniej, 2,99 za kilogram. A brokuły też 33% taniej, 1,99 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach lotto. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Laptop Lenovo, dotykowy ekran, Windows, procesor Intel za jedyne 799 zł. No to jest, Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Amen. Ale my się miały i sandalą darcą. Zwariowałaś, po takiej ilości zrobiłeś się niedobrze. Po świecie to ja mogłam wziął do dziewiątej na klaszce podpisać. To nie musi być tak, że Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Najlepiej niech wypije kieliszek czerwonego wina. Racja, to dobrze robi na królowie. Dziękuję. Nie piję za jego zdrowie. Nawet najmniejsza ilość alkoholu wypita w ciąży stanowi zagrożenie dla każdego dziecka. Wybierz 9 miesięcy bez alkoholu. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24, minęła 20:30, czas na informację dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. Ministerstwo Sprawiedliwości chce surowiej karać zacofanie liczników samochodowych. Według planowanej nowelizacji kodeksu karnego osoby zlecające lub zmieniające stan takiego licznika musiałyby się liczyć z karą nawet 5 lat więzienia. W centralnej ewidencji pojazdów i kierowców częściej mają się pojawiać dane o aktualnym przebiegu auta. Nie trudno znaleźć oszustów cofających liczniki w samochodach. Podobnie mam z tym problemu. Ministerstwo Sprawiedliwości chce zaostrzyć obowiązujące przepisy, mówi wiceminister Pankiewicz. Pisanie to zmienia stan liczny w małym przebiegu całodobowego pojazdu mechanicznego. No dobrze, no na razie. Od 3 miesięcy do 5 lat. A jak mówi minister Zbigniew Ziobro, podczas każdej kontroli policji 3 ITD dane o stanie licznika auta będą zawsze odnotowywanie systematyczne zapisów poszczególnych liczników ma utrudnić założenia fałszowanie takiego licznika. Również zmiana zepsutego licznika ma być obowiązkowo zgłaszana na stacji. Polskie Radio. Rozpoczął się cykl spotkań katyńskich w uczelniach wojskowych. Miejscem pierwszego spotkania Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. Pomysłodawca, prezes Komitetu Katyńskiego i poseł PiS Andrzej Melak wyjaśnia, że spotkania są po to, by w młodym pokoleniu przetrwała pamięć o wydarzeniach sprzed lat. To jest ważne, by ci, którzy mają służyć swą wiedzą ojczyźnie Polsce, młodsi koledzy, prawnukowie, wnukowie tych, którzy zginęli, byli świadomi, nigdy nie dopuścili do tego, by te ludobójstwo dokonane na Polakach powtórzyło się. To ma być przestroga. Wykłady odbędą się też w innych miastach, na innych uczelniach wojskowych. Podczas spotkań będą odbywały się wykłady historyków, pokazy filmów i wystawy. Białostocki sąd warunkowo umorzył sprawę policjanta, który zaatakowany gonił napastników i wyważył drzwi do ich mieszkania. Sędzia podkreślił, że Adam B. zachował się zbyt agresywnie i przekroczył granice obrony koniecznej, jednak uznał, że wyrok skazujący byłby niesprawiedliwy, bo to pokrzywdzeni zaatakowali pierwsi. Chodzi o zdarzenie sprzed niemal 4 lat. Adam B. wychodził z żoną z imprezy, gdy nagle napadło na nich kilku mężczyzn. Funkcjonariusz z Białego Stołu nie był wtedy na służbie. Mimo to, choć
przyjechała już policja, gonił napastników, a nawet wyważył drzwi mieszkania, w którym się schowali. Sędzia Krzysztof Kozłowski zauważył, że na internetowych forach wiele osób kibicowało oskarżonemu, ale jak dodał, były też komentarze wprost przeciwne i nie tym się kierował. Przede wszystkim w tej sprawie nie można mówić o obronie koniecznej. Nie wiemy, jak byśmy się zachowali na jego miejscu, natomiast policjant na pewno przeszedł niejedno szkolenie i tutaj naprawdę nie trzeba było aż takich środków, takiej siły. Mimo to wyrok skazujący, który wiązałby się z wyrzuceniem Adama bez pracy w policji, zdaniem sądu byłby niesprawiedliwy. Biorąc pod uwagę, że to oskarżony był pierwszy zaatakowany, skazanie w tej sprawie byłoby nie tylko krzywdzące dla oskarżonego, ale byłoby niesprawiedliwe, chociażby w obliczu ofiarów społecznego. Sąd nakazał, by oskarżony zapłacił pokrzywdzonym 500 i 1500 zł oraz 600 zł jako koszt naprawy drzwi, które zniszczył. Z wyroku zadowolony jest prawdopodobny pokrzywdzony Tadeusz Łapiński. Ona konieczna kończy się wówczas, kiedy ktoś pada. Ona konieczna nie polega na kopaniu leżącego. Obrońca oskarżonego, mecenas Piotr Iwaniuk, zauważa jednak, że przekaz społeczny tego wyroku wcale nie jest pozytywny. Wynika z niego, że broniąc się, tam musimy uważać, co robimy. Dlatego obrońca rozważa apelację. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. A na koniec przenosimy się za ocean. Kolejni amerykańscy politycy są oskarżani o molestowanie kobiet. Zarzuty postawiono kongresmenom, urzędującemu senatorowi, kandydatowi do Senatu, a nawet byłemu prezydentowi o rozszerzającym się skandalu seksualnym z Waszyngtonu. Marek Wałkowski. Zaczęło się od oskarżeń wobec producentów filmowych i aktorów. Zarzuty napastowania seksualnego postawiono Harvey'owi Weinsteinowi, Kevinowi Spacey, Benowi Affleckowi, a także innym gwiazdom kina i telewizji. Niedługo potem o molestowanie sprzed prawie 40 lat został oskarżony kandydat republikanów do Senatu z Alabamy. Zarzuty postawiło mu kilka kobiet, z których jedna miała wówczas 14 lat. Skandal w Alabamie może kosztować republikanów utratę miejsca w Senacie. Dziś zarzut obściskiwania i całowania wbrew jej woli postawiła demokratycznemu senatorowi Alowi Frankenowi dziennikarka radiowa. Zdarzenie miało miejsce w 2006 roku, gdy Franken był kominkiem. W ostatnich tygodniach